Kochani, wykorzystam sytuację przy tym prześlicznym borowiku, którego dziczek znalazł. I mam dla was bardzo poważny apel, bardzo ważny apel. Jeszcze go poglądamy trochę i zaraz wam coś ważnego powiem. Ale jest prześliczny. Ale jest prześliczny, jejku. Przecudowny. A więc tak. Wszyscy adoptujący sandacza, była taka akcja, miliard sandaczy dla Warty. Chcieliśmy wpuścić sandacze do budowanych gniazd, które są budowane do dnia dzisiejszego, od 9 lat. I wpadłem na pomysł, żeby wpuścić do tych gniazd sandacze, żeby się wytarły i dały miliard sandaczy dla rzeki Warty, która była sponiewierana przed jeszcze sponiewieraniem Odry. I co się okazuje? Ja mam do dzisiejszego dnia te środki, to jest ponad 8 bodajże tysięcy złotych, 8 tysięcy, dokładnie powiem jak sprawdzę konto, bo nie pamiętam. I te pieniądze leżą już kilka lat i zgłaszają się do mnóstwa okręgów. Przede wszystkim do okręgu Poznania, który niestety nie chce pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia. Wobec tego ja mam zablokowane środki. I teraz mam bardzo, bardzo ważną prośbę do wszystkich adoptujących, więc udostępnijcie, proszę, ten apel. Bo sytuacja jest taka, że ja te środki chciałbym wykorzystać na bardzo ważne rzeczy. Nie mogę wpuścić w tej chwili sandaczy. Ani do Warty w Poznaniu, ani do innych kół czy okręgów, do których się zgłaszałem. I teraz mam pytanie do wszystkich adoptujących. Pytanie będzie wisiało, powiedzmy sobie, 2 tygodnie czasu. Jeżeli ktoś chciałby zwrot tych środków, to bardzo proszę o informację na maila fundacjamaoparatujryby.pl albo wiadomości facebookowej. Ja zwrócę tą kwotę, którą fundacja zwróci, bo ja tak mówię ja. Fundacja zwróci tą kwotę, którą dana osoba wpłaciła i nie chciałaby przekazać tej kwoty na inny cel. W tej chwili bieżące cele to inwestycja w doposażenie parków edukacyjnych dla 5 parków edukacyjnych oraz stworzenie pikników, ale również na cele statutowe, czyli sprzątanie brzegów Warty i inne przedsięwzięcia cykliczne, które są organizowane. A więc reasumując, bardzo proszę wszystkich, wyślę do wszystkich maila. Robiłem to już kilkukrotnie wcześniej, w innych latach, informując o tym, jaka jest sytuacja. W tych wszystkich mailach, które zostały podane przy adopcji sandacza, zapisywaliśmy je na Rybomanii, zapisywaliśmy je, jak była wpłata bezpośrednio na konto drogą mailową itd., itd. Więc bardzo was proszę o sygnał, jeżeli ktoś się nie zgadza, żeby te środki były przekazane na inny cel, to bardzo serdecznie proszę o taką informację. Wyślę do wszystkich maila. Proszę o odpisanie, pozytywne bądź negatywne. Ja, no męcząc się trochę już któryś rok z kolei, uważam, że jeżeli jest taki opór w instytucjach, które powinny być za to odpowiedzialne, no to ja się nie będę bił z koniem kolejny rok i kolejny raz się prosił i wysyłał pisma z odpowiedziami albo bez odpowiedzi, albo z odpowiedziami negatywnymi, albo stawianie pewnych warunków, które no nie są, uważam, że stosowne, ponieważ było zatrucie rzeki Warty. Większość okręgów ma możliwość zarybienia w operacie tak zwane widełkowe, że te, nie wiem, 5% czy 10% więcej ryb mógłby wpuścić. Nie jestem w stanie tej ryby przerzucić na Odrę, bo dotyczyło to rzeki Warty. Na Odrze sytuacja wcześniejszego filmu pokazuje, że też mało kto chce zarybić i mało kto chce sięgnąć po 100% środki z kół wędkarskich, żeby zarybić tę Odrę. Więc mam bardzo, bardzo serdeczną prośbę. Dajcie znać i potwierdźcie wszyscy, którzy zaadoptowali sandacza, czy chcecie zwrot środków i proszę podać w jakiej kwocie, bo czasami było to wrzuta do puszki i ja nie wiem, kto ile wrzucił, a czasami był to przelew na konto, więc tu żadnego problemu nie ma, żeby wysłać na to samo konto, z którego były pieniądze nadane.
Ja chciałbym mieć tą sytuację już po prostu z głowy. Szczerze mówię, poddaję się. Bo jest mnóstwo realizacji, a projekty, które niestety nie uzyskują aprobaty, nie uzyskują też wsparcia, nie uzyskują zgód, zrozumienia przede wszystkim, bo to są społeczne środki ludzi, którzy nierzadko mają wykupione karty wędkarskie i tak dalej, czyli łożą na te zarybienia. Natomiast w tej sytuacji, ani innej, ja jestem zablokowany i nie mam potwierdzenia, żeby ktokolwiek chciał skutecznie zrealizować to przedsięwzięcie i wpuścić do rzeki Warty ryby. Miałem informację z Częstochowy, to jest jedyny okręg, który się zgłosił i od razu chciał zacząć. Przepraszam, nie jedyny. No ale umówmy się, no Częstochowa, taka rzeczka, chciałbym, żeby to było wykonane z literą i logiczną, żeby to nie było wpuszczenie ryby dla samej jego wpuszczenia ryby. Poznań mam zablokowany od czasu zarybienia rzeki Warty w milion ryb. Coś tam się wydarzyło, o czym nie chcę generalnie mówić. Kto wie, to wie. Nieistotne. Zgłosił się też okręg Koliński, który bardzo pozdrawiam, bo bardzo czynnie bierze udział w sprzątaniu brzegu Warty. Natomiast to wszystko tak płynie i tak wszystko zwleka, że ja w tym projekcie się po prostu poddaję. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę zbierał na zarybienia, bo widzę, że to nie do końca jeszcze dorośliśmy do tego i ma to jakikolwiek sens. Tak samo jak pewnie nie wiem, czy dorośliśmy do poprawienia sytuacji z ekosystemem tych ryb, z ich środowiskiem, z ochroną siedlisk, czy stworzeniem tych siedlisk. Pomijam badania, projekt sumowy przeszedł do kosza. Ciężko mi rozmawiać z tak dużym środowiskiem wędkarskim, które jednak w większej mierze jest skupione na poławianiu ryb i na promocji głównie tego oraz przynęt wędkarskich, a nie do końca na promocji działań, które by miały przynieść to właśnie więcej ryb dla wszystkich. Także serdecznie proszę o informację. Po opublikowaniu tego filmu, opublikuję to na stronie Ratuj Ryby, opublikuję to na Facebooku, wyślę do wszystkich maila, będę czekał 2 tygodnie na odpowiedź. Dajcie mi jakąkolwiek odpowiedź, żebym ja też był przekonany, czy iść w tą stronę, czy w drugą stronę. Środki mi są oczywiście bardzo potrzebne do realizacji innych przedsięwzięć, na które żebram od lat, a tak to mógłbym wykorzystać te środki. Jeszcze raz przepraszam, fundacja mogłaby wykorzystać te środki w innym celu. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję z góry, naprawdę. I bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za te parki, które powstały, które możecie zobaczyć. Dzieciaki się cieszą, szkoły się cieszą, muzeum się cieszy. No giga temat. Nie wierzyłem, że w miesiąc można zrobić aż 5 parków. A teraz jeszcze Wam pokażę tego cudaka. Który skłonił mnie do tego, że być może przez niego będzie zainteresowanie dotyczące tego komunikatu. Prawda, dziczek? Dziczek jest pięknym pieskiem. Ktoś, kto mi go przysłał, zostawiając go w lesie, musiał mieć w tym jakiś cel. Grzeczny, grzeczny piesek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.